przyjechało do Warszawy według szacunków policji około 60 do 70 tysięcy rolników. Nie wszystkie autokary do Warszawy wjechały. Uwaga! Uwaga! Nie wszystkie autokary wjechały do Warszawy. Byłoby nas dużo więcej. Oni od dzisiaj muszą się bać. My nie rzucamy słów na wiatr. I jeżeli nie będziemy mieć jasnych informacji i zmian, to za tydzień Polska zostanie cała sparaliżowana z mocnym naciskiem paraliżu całej stolicy. Nie mówimy, że to są obiecywanki. Proszę Państwa, to są nasze plany, a my nasze plany realizujemy. Koniec dla pogardy polskiego rolnictwa. Koniec. To tutaj jest prawdziwa opozycja. Premier po naszej zapowiedzi, że idziemy pod KPRM, po kilku minutach ukazała się informacja. Premier jest na kwarantannie. Nie może przez najbliższe dni z nikim się spotykać. Oni się nas boją. Oni się nas wystraszyli. Boją się prawdziwej opozycji, która dzisiaj jest na ulicy. Idziemy dalej. Że przed piękną ulicą Marszałkowską mieliśmy pójść do ministerstwa. Ale nie pójdziemy do ministerstwa, ponieważ tam nie ma ministra. Tam jest pan Buda, który się nie zna na rolnictwie. O czym chcecie z nim rozmawiać? O Pietruszce? No tak czy nie? Nie idziemy do ministerstwa, bo tam nikogo nie ma. Tam nie ma reprezentanta rolników. Więc nie potrzeba się z nim spotykać. Pójdziemy do przodu alejami jerozolimskimi i dojdziemy do Sejmu. I tam będziemy dalej dyskutować. Chcę was też poinformować, że premier Mateusz Morawiecki nie spotka się również z nami, a mieliśmy taką nadzieję, bo jest na kwarantannie. Współczujemy panu premierowi, tylko pytanie, dlaczego dzisiaj? Kiedy my tutaj, jak mówi policja, jest nas 50 do 70 tysięcy, narażamy własne zdrowie i życie w czasie pandemii koronawirusa, a oni nie chcą się z nami spotkać. Tacy strachliwi? Zróbcie hałas! Wczoraj premier Mateusz Morawiecki i pan Buda to jest jeszcze większy skandal niż cała piątka Kaczyńskiego. Jeszcze większy skandal. Lekarze weterynarii u was w powiatach i w województwach, którzy służą wam pomocą, przychodzą do was na kontrolę, nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy na paliwo. Nie mają pieniędzy, aby móc zarobić godnie na swoją rodzinę. I nagle słyszymy, że znalazły się pieniądze w czasie kryzysu, żeby powołać nową służbę. Państwową Inspekcję do Spraw Ochrony Zwierząt. Kto będzie w tej inspekcji? Czarek Wyszyński z Fundacji Viva? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Nie będziemy rozmawiali z takimi ministrami. Ja wiem, że niektórzy pomyślą, że dyrektorowi Związku Futrzarskiego nie wypada. Ale jesteśmy na ulicy i ja to powiem. Niech oni nas wszyscy w dupę pocałują!
koledzy, koleżanki, oni nie wierzyli, że tutaj przyjedziemy. Jeszcze wczoraj prognoza pogody była taka, że 99% będzie padał deszcz. Zobaczcie, co pomogła ta modlitwa na rozpoczęcie. Wcale bym się nie zdziwił, jak jeszcze wzejdzie słońce. Teraz widać, tutaj umiem na tej ziemi, która szybciej nie będzie.